Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, dziś dosyć nietypowo, bo zaczynam od mapy. Chciałem wam po prostu pokazać jedną ciekawą rzecz, którą zauważyłem. Otóż patrzcie, nie ma Patchesa. Gdzie polazł ten dziad? Co się z nim stało? Nie wiem. Ale go tam nie ma. Ale dobra, mniejsza z tym. Dziś powracamy na cmentarzysko, chociaż na chwilę, bo chcę sprawdzić... Czy dzisiaj może będę w stanie już poradzić sobie z wyzwaniami tego miejsca? Gdyż tak, no posiada ich sporo, a jednocześnie chciałbym po prostu już mieć to, wiecie, za sobą. Bo tak, najprościej w świecie. Męczące jest ciągle mieć taką świadomość, że w sumie właśnie tutaj coś zostało nieogarnięte. No ale tak. I co tak jeszcze mógłbym powiedzieć w sumie słowem wstępu? Bawiłem się wszystkimi elektrycznymi zaklęciami. A nie udałem się do dwójki dobiec, niestety. Za wolno to robiłem, chyba. Nie, dobra. Minimalnie się uda. Ale tak, właśnie, pobawiłem się elektrycznymi zaklęciami. Jej, jakie to jest super. Po prostu, wow. Jakby to nie wiem wytłumaczyć, bo to jest skomplikowana sprawa, ale... To zaklęcia... Nie dosyć, że są bardzo mocne, co już udowodniłem ostatnio pokonując smoka. Bo jeszcze, przede wszystkim, mają pewną inną ciekawą właściwość. Otóż wrogowie ich nie unikają. Naprawdę, bawiłem się rzutem błyskawicą, bawiłem się tym takim wywołaniem błyskawicy, bawiłem się po prostu nawet elektryczną bronią i nie dosyć, że to naprawdę dużo bije. No, tak jak mówię. Wrogowie tego nie unikają. Nie zawsze trafi oczywiście, no ale... Wiecie, to jest... Mężne, po prostu. I stwierdziłem, że mój problem może polegać na tym, że za mało gram tą postacią właśnie jak... powiedzmy kasterem, a za bardzo jak wojownikiem. Ale tak. Jeśli nie wierzycie, że to jest potężne, to proszę, przykład taki włóczny błyskawic tutaj. Widzicie, no... To są po prostu piękne obrażenia. I można oczywiście to ładować, albo zrobić takiego właśnie szybkiego klika, żeby rzucić słabszą włócznią, która też dużo zadaje obrażeń i... No! Chyba nareszcie wiem, co trzeba będzie zrobić. Musimy zainwestować więcej w butelki takie i bawić się bardziej jak mag. Teraz tak. Nie ma tutaj niczego, tutaj coś jest, a... Nie. Czyli jednak ten wróg był... Po nic? Chociaż nie, dobra, coś z niego wypadło. I jest tutaj to pieczęć smoczej komunii. Okej. Okay. Pieczęć smoczej komunii. Kolejna z kolekcji. Tym razem skaluje się ona z mistycyzmem. O. I przy okazji zobaczmy, co tutaj jeszcze jest w opisie. Bezkształtna pieczęć z krwi smokowca z herbem smoczej komunii. Wzmacnia inkantację smoczej komunii. Pożarcie ofiarowanego serca zapewnia moc. Smocza komunia jest istotnie zbyt pierwotna z natury, by móc uznać określenie inkantacji za stosowne. Ta pieczęć skaluje inkantację za pomocą mistycyzmu. Okej, okay, i jak to wygląda? Wow. Wow, ta pieczęć, cokolwiek to jest, będzie chyba nie widać. No się świeci. Okej. Okay. I to tyle. Poza tym, że wzmacnia inkantację smoczej komunii, to od mistycyzmu, okej. Okay. Dobra, czyli mamy coś, co wzmacnia nam działanie tych wszystkich, wiecie, czarów związanych z żeraniem serc. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście ulepsza to na plus 3 poza odcinkiem. A póki co udało się to zrobić i... Na dole jest boss, do którego wolałbym się chyba nie zbliżać jeszcze. Chociaż może, gdybym miał jakieś więcej czarów ciekawych, to bym dał radę. Ale tak na razie nie chcę, więc chyba najlepszym wyborem będzie szybko się przyteleportować na cmentarzysko. I stąd udać się tam, wiecie, tam na dół, bo to jest ostatnie miejsce, o którym myślę. Bossa naprawdę zostawimy na kiedy indziej. Ale tak, to jedno miejsce jeszcze mnie trochę męczy. I tak, pochodnia standardowo, żeby było widać łatwiej. Chociaż pochodnia, Jezu, jestem głupi. Lampka. Przecież mam lampkę po to kupioną, żeby było widać. A ja nadal pochodni. Okej. Okay.
Wiecie, tak jak pochodnie oczywiście, ale wiecie, no nadal wystarczające. I dobra. Rodzinny bez osam udoskonalony piorun, wiecie co jest w nim super? Bawiłem się nim trochę też. Poza smokiem oczywiście. Bo tak na razie pokazałem tylko włócznie błyskawic. No nie, nie zdążyłem. Tym razem nie zdążyłem, to tak poważnie. Ale wiecie co jest w nim najlepsze, bo właśnie też się nim bawiłem? Często potrafi przebijać tarczę. Po prostu nieważne, czy ktoś się blokuje, czy nie. Przez tarczę przechodzi jego efekt. To jest super. Jedyna wada jest taka, że długo się go rzuca. A włócznie można mniej więcej bardziej spamować. W sensie, dobra, tam to też nie jest tak strasznie źle, bo w sobie... tylko pierwsze rzucenie jest takie powolne. Resztę, wiecie, można tak chainować fajnie. Jak to podczas starcia ze smokiem pokazywałem. No ale... Sam na elektryzowanie oręża za to mogę powiedzieć nic zbyt szczególnego. Aczkolwiek nadal inny rodzaj obrażeń niż święty. No, nie to pasuje. Jako, że no, ze świętymi obrażeniami mogę pójść w jedno miejsce, z powiedzmy właśnie elektrycznymi w inne. Po prostu lepiej mieć przygotowane takie sytuacje, chociaż na razie nie ukrywam, ta elektryzacja oręża wydaje się być trochę niepotrzebna. Jako, że no, musimy polegać głównie na na błyskawicach jako zaklęciach ofensywnych, a nie na błyskawicach jako wzmocnieniu. Wiecie, po prostu mam za niskie statystyki fizyczne, żeby móc grać jako wojak. Tak w pełni. I teraz tak spadamy tutaj. Na tych gremlinach jeszcze nie testowałem, jak działają błyskawice. Ale zaraz zobaczymy. Jeśli nie zginę. Okej, nie padłem. Więc tak. Okej, tego nie rzucę, bo za długo się rzuca, a to? Dobra, w miarę sensownie. Oczywiście nie musiałem tego używać, jestem tego świadom, ale tak, w miarę sensownie, więc... Mam już kolejną metodę na pozbywanie się tych dziadów kamiennych, fajnie. I teraz tak, co tutaj mamy? O cholera, nie! Nie. Ale dobra. Dobra. Skoro jestem taka pułapka, to musimy... szybko tam dobiec, chyba nic nie da. Muszę spróbować w takim wypadku zrobić coś, o czym słyszałem. Tak słyszałem z wielu źródeł. Zarówno... powiedzmy jakieś tam recenzje, bo ostatnio zacząłem po prostu czytać takie spoiler free recenzje czy coś. Jak i też właśnie od ludzi, z kim dyskutowałem, niekoniecznie znajomych, tylko po prostu randomów na serwerach Discord. Ponoć, a jeśli chodzi o te statuły, nie musimy ich uderzać bezpośrednio, tak, tylko łuk czy kusza też wystarczy. To trochę logiczne, chociaż ja tam nie jestem pewien. Ale tak. I jest jeszcze jedna rzecz, którą też zasłyszałem. I tutaj ciężko powiedzieć, czy jestem zawiedziony tym, że to słyszałem, czy... a nie. Ale dobra. Poczekam jeszcze raz. Ta maszyna właśnie pojechała teraz do góry, to... poczekam aż... wróci na dół, potem będzie znowu do góry jechała. O cholera, mogę tu zginąć. Dobra, na szczęście czasu dużo nie potrzebujemy, żeby tam... dobiec. Ale tak, do bezpieczeństwa zrobimy to i tak w ten sposób. Ponoć jest gdzieś jakieś coś, co pozwala zabić to, co za tą kamienną maszkarę, więc... nie wiem, ile w tym prawdy. Przy okazji widzieliście właśnie efekt dania elektryzacji na broń. Znaczy, w sumie jak wygląda właśnie elektryzacja broni sami w sobie. Moim zdaniem fajne. Wiecie, plus za to, że właśnie te wszystkie nie wyglądają identycznie, jak to miało miejsce w innych grach od From Software. Więc tak, no. Powiedziałem to, czy nie? Już o co mi chodziło? Chyba tak, bo mówiłem właśnie, że da się jakoś to kamienne dziadostwo zniszczyć. Baczcie, jeśli to spoiluję. Wam coś, ale no. Jak to zrobić? Cholera wie. Słyszałem, że jest to możliwe. Więc będę musiał poszukać. I póki co... o, nie.
stać mi błyskawice niestety, jeśli to zrobię. Ale z drugiej strony muszę. Ten płomień tutaj jest od razu. Tak. Muszę w dwie łapy i zobaczmy, czy zadziała. Chociaż nie, dobra, musi zadziałać, skoro ten płomień tak, gdzie tak szybko tutaj się pojawia. I faktycznie, dobra, to nie było kłamstwo. Dobrze, to zasłyszałem w sumie. Kolejny, naprawdę, w takim miejscu. W sumie tak, bardzo dobrze, że to zasłyszałem nawet. Gdyby nie to, to pewnie bym się tutaj tylko wkurzał, nigdy nic nie zrobił. Tak. Daj mi, udało się coś osiągnąć teraz. Jest przejście tam dalej albo tutaj. Jada, więc... Nawet nie będę czekał. Po to mam te wszystkie zaklęcia, żeby właśnie się tak bawić. Żrom trochę oczywiście energii, ale... No, trudno się mówi. I tak mam chyba ze 3 butelki, więc... Zak nie jest tak źle. I co my tu mamy? Elektryczny smar. Ha. Fajne, fajne, fajne. Elektryczny smar się na pewno przyda. Kiedyś, jeśli nie będę miał energii, albo będę chciał szybko narzucić coś. Chociaż... Dobra, jego przydatność jest wątpliwa, patrząc na to, że gramy pod cuda, ale okej. Nie będę narzekał i tak, może naprawdę znajdę dla niego zastosowanie kiedyś, jakoś coś. Teraz, co my tu mamy? O. Jakieś takie miejsce rozległe. Wiecie co, nie podoba mi się tutaj to wszystko, ale zobaczymy. Okej, tam jest chyba spadek niżej. Już się nauczyłem patrzeć w takie miejsce, ale dobra, zanim coś, co... Chodźmy tutaj poszukać czegoś i... Co tu za... Serio? Naprawdę? Gro... Nie. Zrzuciliście mi go na głowę, a potem jeszcze zginęł. Nie. Nie. Cokolwiek tam jest, żeby tu dostać, muszę pokonać tego dziada. No cóż, widzimy się tam za chwilę w takim wypadku i miejmy nadzieję, że tym razem wygramy. Śmierć. Oczywiście, że śmierć. Musiałem wam to po prostu pokazać. Bo to jest po prostu godne pożałowania. Tak ginąć ciągle. Ale cóż, no. Ja się nie poddaję, ja tam spróbuję po raz kolejny dojść. Nawet nie wiem, czemu wam to tak naprawdę pokazałem. Chyba w sumie tylko dlatego, że umarłem. Ale dobra, mniejsza. No dobra, powróciłem. Teraz wiem, czego się spodziewać, więc szybko unik. I zobaczymy. Kra, ich jest tu dwóch. Nie dosyć, że dwóch, to jeszcze rzuciłem włócznym, nic mu to nie zadało i zginęłem. No, bez przesady. No, bez przesady, naprawdę. Dobra, próba kolejna. I tym razem spróbujmy może zabrać przedmiot i spaść tam niżej. Ignorując tych gości, bo nadal nie wiem, jak z nimi walczyć do końca. O, ja, to jest w ogóle realne. Chociaż dobra, dobra, mamy to. Łaska złotego drzewa, okej, okay, cokolwiek to jest. A, dobra. I teraz tu pewnie to będzie śmierć, albo nie. Dobra, wyjątkowo to nie jest śmierć, więc daliśmy radę. Chociaż nadal nie podoba mi się to w sumie, jak... No, jak to wynikło? Takie uciekanie przed każdym wrogiem. No to do nikogo nie prowadzi, no ale z drugiej strony tak, no, czujesz, że postać jest po prostu nadal słaba. Właśnie jakaś taka super słaba, jak to momentami mówiłem, ale nadal to nie jest po prostu, wiecie, coś, czym bym się czuł komfortowo. Ale dobra, mniejsza. Znaleźliśmy tą łaskę z złotego drzewa, więc jesteśmy na względnie bezpiecznym terenie, zobaczmy, co to w ogóle jest. Chociaż, jak tak teraz patrzę, to chyba tutaj nigdzie tego czegoś nie ma. A, okej, to też nie jest to takie do naśladowania. Okej, tu też nie. Okej, nie ma. Może to jest jakiś materiał? Nie, chyba nie. Prawy przedmiot? Nie. Nie, no dziwny, gdyby to był proch wojny, albo jakaś... W sumie to może być ten, talizman ten cały. Nie, też nie, czyli co? W sumie talizman, złoto. Będziemy mieli świętą pieczęć, ale tak. Wygląda na to, że to faktycznie jest talizman. I... O! Okej,
Okej. Okej. Fajne. Fajne. A zobaczmy, może w ogóle to działa. 572. 9. Energia z 98 cek. Nie jest to może ideał, ale czemu by nie? Weźmy to ze sobą. My teraz jesteśmy. Okej. Wiem, gdzie jesteśmy. Teraz tylko. Najlepiej nie umierając. Przy czym pokonać tego gościa. O. Dobra, dobra. Na szczęście się udało. No i właśnie o tym mówię. Potęga błyskawicy jest super rany. Nadal trochę za wolno się rzucałem. Jak tam mój boost? To był zwykły upił w takim. Mam tu klucz. Kamiennego miecza. Chyba wiem, jak pozbyć się dziadostwa. Ciężkie to będzie, ale podejrzewam, że wiem. Nie? To jednak nie? Nie, straciłem okazję. Nie, dobra. Jeszcze raz. Ostatnia szansa. I okej, jak znowu będę słyszał te wszystkie rzeczy, to wtedy wystrzelimy. I... Wielki łuk tego drzewa. Wow. Myślałem, że to można tak po prostu rozwalić, wiecie, żeby tu był spokój, a tu nawet nagrody za to dają. Podoba mi się. Podoba mi się. Dobra, dobra. Lip. A, jeśli w sumie to jest tak, jak ja myślę, to co tak de facto potencjalnie mamy tu już spokój w tym miejscu. Miło. Miło, no ale dobra. Skoro udało się to wszystko zrobić, to pora. Pora iść po prostu w jedyne miejsce, które zostało z takich całkowicie pobocznych, o których myślę sobie teraz, żeby na spokojnie móc. Właśnie tak się nie stresować wyjątkowo, porobić jakieś takie delikatniejsze rzeczy w ogóle. I tak, jest to konkretnie miejsce, w którym ostatnio byliśmy nawet. Chyba zginęło tam parę razy, jak zwał, tak zwał. I ogólnie były tam jakieś też zaklęcie właśnie błyskawicowe, czy tam w sumie inkantacje do zdobycia. Ostatnio nawet miałem, ale nie korzystam, bo miałem za mało mi wiary, żeby z niej korzystać. Powiem szczerze, nie pamiętam, ile to wymagało. Ani co to było, wiem tylko, że było coś. Więc jak. Warto tam pojechać, poszukać chociaż. Jeśli się uda, to super, jeśli nie, to w sumie trudno. I tak nie mamy nic do stracenia. A taka podróż będzie przyjemną sprawą, tylko. Problem w tym, że nie pamiętam, gdzie był most. On co do tego wszystkiego. Niestety. Nie pamiętam. Więc trzeba będzie go chyba chwilę poszukać. Jedne co mi przypadło by to, że było to chyba jakoś łatwo dostępne. No ale z drugiej strony teraz znowu nie pamiętam, więc. Więc tak. Chyba się plączasz w tym nawet co chcę przekazać. Więc. No. Dobra, dobra. Tu jest ścieżka. A, dobra, już okej. Za dużo tylko dobra, ale no. Już pamiętam, gdzie to jest, więc nie musimy się tym przejmować. Energia, tak. Tutaj tak. A, tam nie ma co skakać. No i jest mostek prowadzący do tego czegoś. Tutaj możemy tutaj właśnie pójść, teraz poszukać bardziej na tych terenach, pozwiedzić jakieś takie ciekawsze miejsca.
Jest to idealne rozwiązanie. Pamiętam, że to nie było jakoś szczególnie trudno. Jak byli jacyś trudniejsi wrogowie, to pewnie wiałem. A teraz z mocą tych błyskawic wydaje mi się, że tutaj nie będzie właśnie problemów. Nie mogą wejść. Robimy tak. I patrzcie, no, nie wiem czy jest to lepsze od tego, co mieliśmy wcześniej, ale nadal. Chce się bawić błyskawicami, to mamy błyskawice. Nie musimy już polegać tylko na świętości. A też trwa to w miarę długo, więc no. Nadal lepsze to niż ten czarny ogień, który, żeby nie było, nie hejcę. Nawet go lubię osobiście, przez to, że lubię te procentówki. Ale wiecie, to jest naprawdę dla tych, którzy lubią żyć w ofensywie. Ryzykować i tak dalej, i tak dalej. To nie mój styl i Kamień Kowalski 1. Gdybym pamiętał o tych wszystkich lokacjach kamieni, to bym nie musiał ich tyle zbierać. Oprócz kamiennego miecza. Milutko. Milutko, dobra. Więc tak, teraz tylko najgorsza część tego wszystkiego. Przypomnieć sobie, gdzie to było. I ewentualnie pójść właśnie po to wszystko. No, nie ukrywam, chciałbym zebrać w jak najwięcej takich inkantacji. Można, udałoby się zebrać, wiecie, wszystkie na achievementa. Bo jestem pewien, że ja achievement właśnie zbierz wszystkie. Będzie to ciężkie znaleźć życie. Ale czemu nie i... Nie kojarzę tej postaci. Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Okay. I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father? At the castle, my soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. No dobrze, mamy kolejnego questa. Then please, take this. Okay, list Irina. Deliver it to my father, who remains in the castle. If you please. Please. Więcej czy nie? If you wouldn't, you can be stubborn. A, dobra. To teraz robimy najgorszą rzecz, jaką można zrobić, czyli zobaczymy, czy możemy przeczytać. A, okej, okay, nawet nie można. Nie dowiemy się, o co chodzi, ale dobra. Mniejsza. Idziemy tutaj po prostu i tak. Samym trollem się na razie nie będę zainteresował. Jak tym tutaj rzeczami w większości. Raczej, wiecie, chciałbym na spokojnie móc właśnie przejść, poszukać no, tego tamtego miejsca. Ewentualnie, jeśli nie znajdziemy tamtego miejsca, to chociaż starczyć do tego zamku ten list, chociaż tak powiedziawszy, nie wiem, gdzie jest ten zamek. Okej, okay, no. I to sugeruję, że idziemy mniej więcej dobrze. Ale tym, że mniej więcej, poza tym, że właśnie mniej więcej dobrze, to tak ciężko stwierdzić. I okej, okay, to są te stwory. Pamiętam, że nie były jakieś szczególnie właśnie wytrzymałe. Ale nie wiem, jak w sumie z obrażeniami, bo nie pamiętam. Ja by tak lepiej zostało, że nie pamiętam, ile obrażeń zadają. No. Szczególnie mocno, nawet nie za wiele z nich się dostaje. I Kamień Kowalski 2. A teraz przy okazji widać tam żuczka. Czaszka. Czaszka, halo, rozbij się. A, wiecie co? Aż zaryzykuję i chcę zobaczyć, ile... Wow. Nie będę nawet ryzykował, że on ucieknie. Dobra, dziękuję bardzo i potężny strzał. Okej. Okay. Nie kojarzyłem, że to jest tutaj, ale dobra. Nie skorzystam z tego raczej, bo to jest dla łucznika. To akurat pamiętam. Ale tak. Przynajmniej jest załatwiony i teraz tu jest jakiś wyskok wyżej. W tym razie nie przejmujmy.
Pogadajmy z tym gościem, bo tu jest handlarz, to akurat pamiętałem i poszukajmy właśnie tego żuczka. Kupujesz czy sprzedajesz? No mogę sprzedawać, ale nie chcę. I Kamień Kowalski 2, Kamień Kowalski 1, znowu. Kusząca propozycja, szczególnie z tą dwójką. Nawet wezmę na później. I co tu jeszcze ma? Żelazny hełm, zbroje łuskowe, jakieś takie typowe rzeczy i list grupy pół ludzi. Te listy najczęściej nie były jakieś warte, ale czemu nie kupię? Zobaczymy, co ten list właśnie będzie nam teraz przekazywał. Może na temat grupy pół ludzi będę coś wiedział więcej ciekawego, tylko gdzie są te listy? One były w tej kategorii, czy jakiejś innej? Chyba to nie tutaj. Możliwe dostosowanie zbroi w miejscach łaski. Ha. Nawet nie zwróciłem uwagi na to, że mam coś takiego. Dobra, mniejsza. Dobra, czyli to nie tutaj, to gdzie to było? Czyżby... Okej, grupy pół ludzi. Zacznij od zgładzania półludzkiego przywódcy. Puszczę. A cała reszta straci nadzieję i wpadnie w panikę? Okej, czyli pora do taka walcząc z półludźmi, pozbądź się szybko przywódców, a reszta spanikuje i przestań walczyć. Ja tak to rozumiem. Ale dobra, teraz jedziemy w dzicz. No i szukajmy po prostu. Jakokolwiek. Okej, dobrze. Nawet bardzo dobrze bym wam powiedział. Pamiętam to miejsce. Niedaleko stąd był spadek do tamtego miejsca, którym ciągle, mogę powiedzieć, zabijał, więc tak. Tylko będę musiał spokojnie poszukać i zaraz będzie wszystko. Dobra. A póki co tak. Nie chcę dać się trafić tym czemu. To z wielu powodów po prostu jestem świadom, co to jest. Status szaleństwa. Naprawdę groźny status, który zabiera HP-ki, to jeszcze zabiera manę. Pienie, no ale dobra, mniejsza, wiecie o co chodzi i... O, mogę go stąd namierzyć? Czy to zadziała? Nie, niestety. Ja muszę szukać system. Podam tutaj. Jeśli kogoś zastanawiać, czemu bez konia, to przypominam, że na koniu, który próbowałem ostatnio, to ginęłem. Koń przeskakiwał to wszystko i okej. Okay. Trafiłem, dobra. Więc jeszcze raz. Jeszcze wątpię, żeby ten typerz udało się stąd zgładzić. No. Może to najwyżej włócznią błyskawic. Nie. Dobra. Nie będę marnował więcej tego wszystkiego. Łyknę sobie plus 10 siły tylko. Rolka i to jest proste. Nie muszę tego przeżyć, ale muszę unicestwić chrabąszcza. Okej, chodź chrabąszcz. Mówię, muszę unicestwić chrabąszcza, reszta mnie nie obchodzi. Dobra, uderzenie piórna. Okej, dobra. Koń, szybko, może, ratuj i... Nie, będzie śmierć. Ja to już czułem, ale dobra, udało się chociaż tyle. Mamy to. I tak, skoro to jest zderzenie piórna, to swoją drogą będę musiał to zobaczyć teraz w praktyce. Na pewno będzie to ciekawe, o ile mam w ogóle wiary na to coś. I przy okazji, gdzie to jest? Zmień ubiór. Strój konfesora przerobiony. Czyli faktycznie można zmienić swój wygląd. Usuwając pelerynę, osłabiam to całkowicie? Tak, patrzę, osłabiam to, ale... O! Ja też bym osłabił, ale... A, wiecie co? To chyba może rozwiązać nam pewien problem, który miałem. Aha, tak. Bierzemy sobie już ten kapturek czerwony, bo jeśli przerobimy zbroję, nawet jeśli to ją osłabi, niestety. Będziemy, nie będzie podwójnej peleryny. Właśnie to dziwne, moim zdaniem. Mogę wrócić jeszcze do normalności później. Ej. I teraz jak to wygląda? No tak, taka zbrojka bez płaszcza. Postać na dole brzydka. I teraz szkarłatny kaptur. No, jakoś to wygląda. Jej, więcej witalności o jeden. A teraz ciekawa sprawa w ogóle, czy mogę też ten kaptur przerobić? Nie. To już pokazują wszystkie rzeczy, czyli na razie tylko to. Dobra. To będziemy się bawić w czerwonego kapturka.
Wiecie, jeden witalności zawsze lepsze niż to, co tam oferowali. Ale tak, mniejsza. I teraz zapamiętaj zaklęcie. Elektryzowanie broni może wymienimy na... O! Okej! Nie mamy statystyk na to. Dobra. Żeby z tego korzystać, będę musiał aktywować run Godricka. Ale na razie odpada. Zamiast tego pojedźmy... Tu. Tego co jest tu jakiś zamek. Wiem, że to może być ten, do którego... Dali. Chociaż... I tak, bardziej niż jeśli chodzi o ten zamek, to bardziej zależy mi na tym, żeby odwiedzić inne miejsce. Teraz nie mogę mapy otworzyć, więc ciężko będzie pokazać. Ale tak, ogólnie jest tutaj drzewo. Wiecie, takie drzewo, to można powiedzieć, ze złotymi liśćmi czy coś. Takie drzewa właśnie są bardzo ciekawe. Co już mogłem udowodnić ostatnio, bo chyba też takie jedno spotkaliśmy. Otóż te drzewa skrywają w sobie... A, jak to się nazywa? Nowe elementy tej butelki naszej leczniczo ogólnej. I tak, mam tutaj tego ucznika. Ostatnio walczyliśmy z takimi. Nie musimy się aż tak przejmować, jak jesteśmy blisko niego. Uszkodzony. Dobra, ciekawe. Właśnie zobaczmy, ile będzie elektryczność mówiła. Ładne. Okej. Dobra, ubijemy go bez problemu. Padł i jest za niego jakaś nagroda? Nie, tylko trochę run. Dobra. Dobra. Wygląda na to, że to jest chyba ten zamek? Może? A. Jeszcze i wszechobecna rzeź i śmierć. Tam jest jakaś winda? Czy mi się tylko zdaje przy okazji? Tak, jest winda. Ale jeśli widzimy windę tak wcześniej, to nie ma mowy, nie idziemy do windy. Tutaj jest jakiś pokój. A, latarnia. Nie, nie. Żadne co. A, tak. No, to jest lepsze. Dziękuję bardzo. Nie lubię takich pokoi. Zawsze wydaje mi się, że mogą być jakieś sekrety. Ale no, jak na razie ze wszystkich tych takich moich myśleń o sekretach ani razu nie udało mi się tego udowodnić w żadnym miejscu. Jak sobie grałem, więc podejrzewam, że tego nie ma i po prostu takie puste pokoje są do dodania realizmu jako tako. Trochę... Ja trochę po to, żeby nastraszyć ludzi. Ale dobra, jesteśmy tutaj. Zamek Morne. Wspominana ta nazwa, czy nie? Bo w sumie nawet nie kojarzę. Wiecie... Myślę nadal, czy to jest to miejsce, czy jakieś inne, chociaż... Dobra, było chyba mowa o jakimś zamku, więc skoro nazwali to zamkiem, to... A to jest zamek, to może jednak... Okej. Okej, strasznie mało bio. Nie ma co się przejmować. Ale ten ma topór, więc... Tego bym wolał potraktować! A nie, jednak biją sporo. Okej. Wracając. Chciałbym chyba potraktować jednak... No, nie wierzę. Nie wierzę. Ale wracając, chyba potraktujemy go... O, z błyskawic. I ogólnie, jak już padłem, to teraz będzie można sprawdzić, jak u nich właśnie z błyskawicami. A tutaj już ładne dzbany sobie siedzą. Tak jak między innymi Thunder. Żelazny dzban, którego uratowaliśmy z dziury. Dobra. Dobra. To teraz tak, jaki jest plan? W sumie, jaki jest plan? Tak, dobrze, że to w sumie spytałem, bo sam nie wiem. Łatwiej byłoby ich powyrzucać w uczniom błyskawic. Z drugiej strony udoskonalony piorun pozwoliłby zrobić serię ataków. Szybko by się ich pozbyła też. Dobra, zaryzykujemy z udoskonalonym. Więc może najpierw jeszcze od eliminacji psów. No, i właśnie za takie sytuacje bardzo lubił udoskonalony piorun. Pozwolił bardzo łatwo pozbyć się większości. I teraz tak. Tutaj lepsza będzie jednak włócznia, z tego co widzę. Że nie są wytrzymali, więc włócznia pojedyncza też da radę.
na niego nawet naładuję tą włócznię do maksa. Bo jest wytrzymały, jak się okazuje. I tak, dokończymy robotę już tym czymś. Okej, okay. A mi nie się wydaje, albo jeśli jest w zasięgu jakiś inny wróg, to on sam sobie namierza. I tak, włócznia jest lepsza jednak. Oczywiście na serię ataków czy coś lepsze jest tamto, a włócznia sama w sobie chyba bije trochę więcej właśnie. Dobra, ubij ich szybciej. Dobra, to jednak chyba nie jest tak więcej mniej, to jest jakoś tak dziwnie zależne od tego, w które miejsce trafi. No dobra. Mamy smar ogniowy, nigastący motyl, dobra. Tam widzę jakiegoś większego wroga, więc zanim tam pójdziemy, to... no, oczywiście, żeby tak starał się unikać wszystkiego, co się da. Gorzej, że kończy nam się mana. A nie mamy już niczego takiego za bardzo. Zdaniu się i... Proszę, nie bądź mimikiem. Ale sobie nadal nie wiem, czy są tu mimiki, więc... Okej, okay, nie było mimikiem i jest to... Wielki miecz. Okej... Okay. Zrobiliśmy wielki miecz, tylko... A czym jest wielki miecz? Poza tym, że jest wielkim mieczem. Miecz o drugiej prostej klinze, którego na ogół używa się oburącz. Choć osoby o wystarczającej sile utrzymają go w jednej ręce. Poza silnymi zamaszystymi atakami można też wykonywać nim mocne pchnięcia, dzięki czemu miecz ten jest wszechstronną bronią. Lwi pazur, okej, okay, jakieś takie zdolności. A, ale w ogóle ciekawa sprawa, albo raczej można powiedzieć dziwna sprawa. To jest tutaj broń nazwana Wielki Miecz. Okej. Okay. Była taka broń w sumie dostępna wcześniej. Tylko, że wcześniej co to Wielki Miecz, czy jakoś tak, to tak się nazywał. Jeden z Ultra Great Swordów, czyli na obecne standardy kolosalnych mieczy. Poza tym, że tak się nazywał, to... No, nie wyglądał nawet ani trochę podobnie, więc to dziwna sprawa. Ale dobra. Chcą dać wielki miecz, to bierzemy wielki miecz. Zawsze do kolekcji, chociaż statystyk na niego, jak widać, nie mieliśmy. No dobra. Ty tu jakieś... Czym bardziej niż widzę, to słyszę, czy jakieś walki? No tu jest tego tak dużo, to jeszcze nie musimy się śpieszyć, łyknijmy na spokojnie. Poprośmy bugów piorunowych o wsparcie. I teraz, kiedy mamy jeszcze elektryczność na swoim ostrzu, to ubijmy wszystkich, no po prostu... Cholery i tak dalej, dobra. Nie ma właśnie co tutaj się przejmować, jeden i drugi z wrogiem, więc no... Po prostu bijmy, póki mamy okazję. Tego fajnie byłoby dostać w nagrodę butelkę. Najlepiej energetyczną, tak widać. Butelek życia mamy dużo. Jak teraz korzystam dużo z tej magii właśnie. Ale energia mi strasznie szybko schodzi. Dobra, i co tutaj jest? Kładnia ze stalowym drutem. Aż zobaczę. Ma jakieś inne zdolności, inne skalowania i w ogóle ognisty jakiś podmuch. Pochodnia owinięta metalowym drutem. Ogień oświetla ciemne miejsca, albo może służyć do atakowania wrogów. Jest cięższa od zwykłej, ale żaga zwiększa zdawane obrażenia od ognia. Umiejętność ognisty podmuch. Okej, okay, czyli można pluć ogniem. Dobra. A samo to miejsce chyba już jest puste? Daje przynajmniej. Chociaż nie. Jest jeszcze wyższa drabina. No. Oczywiście. Nie można poprzestać na jednej drabinie, więc zobaczymy, dokąd to prowadzi. By nie prowadziło do jakiejś śmierci, bo nie będziemy się chciał tutaj wracać. Tak, i... Nie, prowadziło do nikąd. Chyba, że nie, chwila. Trzeba być uważnym. Takie spadki często właśnie oznaczają, że gdzieś tutaj coś może być. Kolejna drabina. Super. Ale zanim pójdę na drabinę, z tej drabiny, po drabinie, to chcę zwiedzić to miejsce. Może być... I dobra. Ja tego wcześniej nie widziałem.
Gdybym wcześniej wziął tutaj tych lataczy, to bym nawet nie marnował błyskawic teraz na takich zwykłych. No, i jeszcze zasłonił. Co za dziad jeden. Miałbyś się latacza pozbyć, a nie tamtego gościa. Ale dobra. Z tego co widzę, to jeden cios w nich zaburza im latanie, więc nie jest tak źle. O, i kolejna drabina. Tamta drabina prowadzi gdzie indziej? Chyba. Aha, chyba. Ja już powiem szczerze, to trochę się gubię w tym, która drabina prowadzi gdzie. Drabinocepcja po prostu. Drabinocepcja. Tu jest Site of Grace. No to w takim wypadku zaryzykuję i idę do miejsca łaski. Miejsce łaski zawsze ważniejsze niż jakieś głupie drabiny. Więc no. Siadamy. I tak. Reset. Ja konika tutaj nie użyję, więc to miejsce łaski chyba jest wykluczone z udziału w zamku. O, jednak nie, dobra, sprytny design, no tak. Najlepsza strona gier From Software, że po prostu o to, żeby gdzieś utknąć, tak na dobre. Dobry skok muszę zrobić. Czy od razu na sam dół. Daję. Dobra, to skoro muszę, to muszę. Tylko zanim to, to jednak... Błogosławcie moją broń, o bogowie pierunów. Okej. Co tu mam? Marnowane mięso żółwia i ducha. Trzy kropki. Proszę, pomóż mi, jestem szlachetnej krwi. Jeśli to brzydliwe mieszańce mnie pożrą, zostanę oszpecony na zawsze. Wszystko, tylko nie to, proszę, pomyśl, jaka to hańba. O, smutna sprawa dosyć. Ale dobra. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Będzie dobrze. Pokonamy ich tutaj. Więc duchu, pomścimy cię. Naprawdę nie musisz się tym przejmować. A dobra, wybaczcie to cięcie ponownie, ale... No, były pewne ważne sprawy do załatwienia. Które wynikły nagle, ale tak już jestem z powrotem. Możemy znowu rozwalać wszystko, chlać mikstury. Many, mówiąc tak językiem bardziej typowych RPGów. I unicestwiać tutaj wrogów. Po to, by potem bezproblemowo móc... Możesz dostarczyć ten cały list. O. Jak u ciebie z elektryką? A niestety nie najlepiej. Z naszej strony, ale tak, przynajmniej się pozbyliśmy. Nie marudząc za bardzo i nawet nie będę czekał. Jestem chyba sam pojedynczy jeden taki. Okej, to bardzo jest ten groźniejszy, bo ma topór. Dosyć dużo. Ale tak, spróbujemy go ogólnie pokonać bez konieczności używania magii. Ale nie, dobra, dokończymy robotę. Stary dobrej błyskawicy. Naprawdę nie ma co się oszczędzać z tą magią. Skoro i tak już właśnie tak dużo zainwestowałem w tą wiarę, to proszę bardzo, no. Bo to w sumie jest, wiecie. Żeby korzystać z tej wiary, zaklęć, cieszyć się tym wszystkim i tak dalej. Może tylko, że w sumie to miejsce, do którego teraz przeszliśmy, jak tak patrzę. Bo chyba nie ma żadnej opcji, żeby jakoś dobrze móc, jak to się nazywa, wrócić do zamku. O, jakaś skrzynia, proszę, nie bądź mimikiem ani pułapką. Okej, nie jest, jest to talizman podwójnego ostrza. A, czymkolwiek jest talizman podwójnego ostrza. Warto go mieć, w sensie, wiadomo, że to talizman, w nazwie ma talizman, ale jak to działa? Wzmacnia ostatnie trafienie serii ataków. Fajne. No dobra. Przy okazji pokażę tutaj wszystkie opisy. A. Okej, tego nie kojarzę. Może to tam zdobyłem wtedy? Nie wiem, ale pokazuję po prostu teraz wszystkie, które tu mamy. Dla tych, którzy by chcieli mieć pewność, że no, pokazam opisy. I przy okazji tego jeszcze chyba nie sprawdziliśmy. Sztylet zabójcy, zniekształcony i spomniony szkarłatem. Trafienia krytyczne przywracają punkty życia. O!
Nie, ja tu słyszę dosłownie Skarbeusza gdzieś. Ale okej, czyli wiecie, czyli te takie ciosy w plecy i te kontry i inne tego typu super trafienia mogłyby mnie leczyć w sumie. Ja tego chcę. Dobra, chciał gorzej tylko z możliwościami. Ja nie wiem, czy mam paranoję, czy naprawdę gdzieś tutaj jest ten żuczek jakiś. Ale albo jedno, albo drugie. No bo oba naraz. Już bardziej obstawił paranoję, bo słyszę tego żuczka. Ale tak naprawdę, gdzie on by miał być? Sprytne. Nie, gro. Za którą już poznam gdzie indziej. I tak, jest tu gdzieś żuczek. Definitywnie. Coraz głośniej go słychać. Tylko żuczek butelkowy. Ale dobra, widzicie, mamy to. Znaleźliśmy żuczkę. Więc no, brawo ja. Może go w ogóle usłyszałem. Mam tutaj zmatowiony złoty słonecznik. Nic cennego. W sumie samym zejściem tutaj prawdopodobnie robiliśmy sobie więcej kłopotów niż pożytku, jak tak myślę. Bo stąd już raczej nie wrócimy do zamku. Może jakimś wyjątkowym trafem jest tutaj super sekretne przejście. Nie. A nie, dobra, znowu byłem ślepy. Powrócimy, oczywiście, że powrócimy. Nie no, to jest piękne. O, i widzę bossa potencjalnie. To już chyba tak, to chyba nawet definitywnie mgła bossa, bo złote mgły chyba są tutaj takim zwiastunem, że boss jest to na stówę. W takim wypadku chciałbym wrócić, wiecie, do reszty zamku, pozwiedzać dokładnie zanim pójdziemy. Bo teoretycznie bossa, a przy okazji co mamy? Kamień Kowalski 2, dobra. Niech już będziemy mieć komuś broń, to już definitywnie będzie miała plus 4. Kiedy tych kamieni nagromadziłem. Może nawet plus 6, o plus 6 właśnie bym się pokusił. Prawdę? On machnął mieczykiem tak jakby po prostu jakby nigdy nic, kiedy spadał. Nawet nie trafiając z wrogów. Dobra, to będzie śmierć teraz, jestem tego pewien po prostu. Wiedziałem, po prostu jak widziałem ile tu jest tych wrogów i zobaczyłem, że on swoim atakiem, chociaż wydał silny atak, machnął po prostu zamiast zaatakować porządnie, to czułem, że to już koniec. No cóż. To jest 47 minuta już, więc za dużo nie zrobimy, niestety. Musi pilnować czasu. Tak więc, no, spotkam się za chwilę, jak już odzyskam swoje dusze. Mam w sumie runy. A, jedna chwila, jeszcze jedna sprawa. Patrzcie, tutaj jest jakaś znajdźka. Wcześniej nie widziałem, a jest to... kamiennego miecza. Dobrze, że to zauważyłem. Takie rzeczy są niezwykle cenne. Jak zapewne już wiecie. No teraz tak, są tutaj oni, zrozpaczeni. Nie przejmujmy się nimi. Widać żuczka, naszego starego znajomego. I tak, miałem niby zrobić cięcia, a jednak go nie robię. Niedobry jestem, wiem. Ale dobra, teraz już serio, zrobię to cięcie. No, dobra. Jestem już tutaj. Pokonałem kogoś i dało bombami z góry. I miejmy nadzieję, że nie jest ich tutaj za dużo, żeby się tego pozbyć. Na szczęście nie jest. Więc tak, jeszcze tutaj jedna bombka piękna. I pomacham trochę mieczami. I no, będę musiał swoją drogą... Bicz. Dobra. Właśnie będę musiał też częściej korzystać z tych bomb ognistych. Mam dużo tych grzybów, motyli, 6 z banków, to wiecie, no, warto korzystać. Tak, w sumie na potrzeby tego zdjęłem mojego ducha, więc... Chociaż raczej wezmę tam meduzę, bo jakoś tak... Będę do meduzy. I dobra. Pozwólcie, że... Przejście z powrotem. Okej, jest miejsce łaski. Miło. I tak, może w sumie zobaczymy jeszcze jedną rzecz, bo to też mi zastanawia. Chodzi o samego bicza, jaka to jest broń. Skórzany bicz, tak. Dobrze. Innych ataków nie można zablokować, ale nie zadaje trafień krytycznych, no zrozumiałe. Nie mogę tego używać, bo obrażenia ma przyzwoite, skalowanie słabe. Ale jaki mam moveset? Okej, fajne nawet. Dobra, nawet. Może gdybym miał wyższe statystyki, to bym się tym pobawił trochę.
naelektryzować, bo tak, widać, że można na coś narzucić i to mogą być dobra broń nawet, ale... To... nie. Nie ruszam. Tak, jesteśmy tu. Nie widzę sposobu na powrót. Niestety. A znaczy co mniej więcej tylko tyle... Może będziemy musieli iść jednak na bossa, czy tego chce, czy nie. No może inaczej, nie na bossa, co raczej na złotą mgłę. Bo zawsze mówię bossa. Jeśli się okaże zaraz pewnie, że te złote mgły nie będą oznaczać bossa, tylko wyjątkowo, no, coś innego. A póki co tak. Jeszcze nie zaczął latać, to bijmy póki jeszcze właśnie jest na ziemi. Noż do rzucania, jak miło. A nie, tego z toporem nie chcę bić. I tak, widać tu meduzy, swoją drogą, żywe jeszcze. Dwa. Dobra, a nie interesujcie się mną najlepiej, meduzy, proszę was. Okej. Okay. Dobra. To jest ciekawa sprawa, że tutaj właśnie wrogowie też schodzą za nami po drabinach i tak dalej. W oryginalnym Soulsborne, czytajcie Dark Souls Bloodborne, to nie było aż takie częste. Ale tak, teraz nagle jest. Dobra, da się tutaj jakoś łazić mniej więcej po tych skałkach. O, małe kraby zwiastują najczęściej, że gdzieś jest też duży krab, więc ostrożnie. I wiedziałem. A skoro już przy tym jesteśmy, że jest tutaj ten krab, zobaczmy jak sobie poradzi z prądem. Ładnie. Więc pozbądźmy się tego kraba. Właśnie najbardziej bezpiecznym sposobem, jaki mamy. Z niego prądem. Tylko 300 parę runów. Nic takiego szczególnego, ale dobra. A, coś z siebie wypluł? Jaja kraba, oczywiście. Czego innego mógłbym się spodziewać? Okej. Wrotu do zamku nadal nie widzę nigdzie. To nie szczególnie mi się podoba, muszę przyznać. No, ale trudno się mówi. Kiedy indziej trzeba będzie przeszukać cały ten zamek. No cóż. Dlatego, że to był mój główny zamysł, jak już tutaj wlazłem, to nie. Musiałem pójść jakąś taką pokręconą drogą, która... No, jak widzicie, prowadzi mnie gdzieś. Nawet chyba nie powinienem jeszcze iść, ale... Dobra. Idziemy i zobaczmy, co my tutaj mamy. I wynaturzeniec. Okej, czyli jest to boss. Jakiś. Okej. Dosyć szybki, to można mu przyznać. A jak u niego z błyskawicami? Okej. Dobra, damy radę. Skoro pozwala sobie rzucać pełną błyskawicą. I podobnie jak właśnie większość wrogów, co mówiłem wcześniej, też nie unika jej. Walka nie będzie aż taka strasznie ciężka. Chyba. Rzeczywiście mogę zginąć przez swoją własną głupotę i inne tego typu działania. Ale czuję, że to może być właśnie coś tego typu, co wygramy nawet nie przejmując się tym zbytnio. No. Włóczni błyskawic chyba nie da się uniknąć po prostu, jak tak patrzę. Bo nieważne właśnie, co, jak próbuje, jaki ruch robi, Włóczni błyskawic prawie zawsze trafia, bo oczywiście są sytuacje takie ekstremalnych ruchów, gdzie to oczywiste, że nie trafi. Ale tak, zazwyczaj trafia, więc... Chyba mój największy zarzut co do tego, że wrogowie unikają wszystkich moich ataków magicznych. Można powiedzieć, że został usunięty właśnie przez te błyskawice. Dobra. A, 200... Czekaj, chwila. Czy ja rzucam 202 tak po prostu na dzień dobry? Bez ładowania? Tak! Okej, wniosek następujący, nie trzeba tego ładować nawet, tak jest zabójcze i... Mamy achievement, lwiwy naturzeniec. Oraz piękny miecz, wielki miecz poszywanego, czymkolwiek to jest. A. Okej. Okej. Też spodziewam się więcej po tym zamku. Wiecie, nieco, żebym narzekał na tą walkę i tak dalej, ale...
była taka... O, nijaka, jakby. O, chwila. Czekajcie, co? A, dobra, zapomniałem, teraz mam siłę podwyższoną przez butelkę. Już się zdziwiłem, że właśnie niektóre miecze mogę dźwigać. Ale tak, i co tu mamy? Wielki miecz postrzywanego. 40 siły, 14 zręczności. Wybierz mi miecz. Ze specjalną zdolnością. Przysięgnij na wielki miecz, że pomścisz klan. Podniesie to wszystkie cechy na określony czas. Dopóki działają efekty przysięgi, masz też większą równowagę. Ciekawa rzecz. A tutaj przy okazji, tak, legendarny miecz z zamku Morne, czy Morn. Broń mściciela wypełniona, wypełniona oceanami żalu i gniewu. Jeden z legendarnych oręży. Ciekawy dopisek. Samotny, ocalały czempion z nieistniejącego już klanu był tak zdeterminowany, by prowadzić dalszą walkę, że przejął miecze całego klanu wojowników. Okej, okay. Nie będę w stanie tego dźwignąć, ale chcę chociaż to zobaczyć. Patrzcie na to, to jest miecz z mieczy po prostu. Nie należy do najszybszych broni. Ale okej, nie ma co narzekać. Jego ataki, pomimo rozmiaru, wydają się być fajne. W miarę szybkie, przyzwoicie. No. Ale dobra, nie będziemy oczywiście z tego korzystać, bo... Z przesady, nie mam takich statystyk, raczej nie tędy droga. Ale dobra, skoro udało się go pokonać, to... Reszta tajemnic zamku odkryjemy już w następnym epizodzie, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i tak, ja w międzyczasie... Może na farmie trochę znowu kamieni kowalskich, jeśli w ogóle muszę je farmić, wiecie, żeby ulepszyć tą, jak to się nazywa, no tą nową pieczęć magiczną. Boską pieczęć, ale wiadomo o co chodzi. A póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.